trzykrotną złotą, czterokrotnie srebrną i czterokrotnie brązową medalistkę mistrzostw Europy oraz wielokrotną złotą medalistkę mistrzostw Polski, panią Monikę Michali. Prosimy o brawa. Bardzo się cieszymy, że wreszcie po wielu, wielu tygodniach negocjacji, ustaleń, rozmów pani Monika zechciała z nami się tutaj spotkać. Chciałabym jeszcze tylko... Pani Moniko, serdecznie zapraszamy na scenę i życzymy pani niezapomnianych wrażeń. Na brzegu Odry nie ma nikogo. Na ulicach żywej duszy. Uwaga wszystkich mieszkańców 10 tysięcy kilometrów stąd. Nasza zapaśniczka Monika Michali. Strzela nie o pochodzenie nas. Podeszcie sobie, jest rok 1990. Do mojej szkoły dojeżdża rower. Pani rodziny miejscowości jest pani tak samo spod Nawala. I zapraszamy do obejrzenia reportażu przygotowanego przez wspominać. No tak jak tutaj siedziałam, naprawdę Monika, wszystko zostało powiedziane, co przygotowywałam, prawda, była nieśmiała. Też miało wpływ ta wytrwałość, ta sumienność, że to mogło. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. W tym samym czasie nasze mamy leżały na jednej sali. Ten okres szkolny, kiedy byliście razem, bo jest jedno zdarzenie, które... Chodź. No sport w moim życiu odgrywa bardzo dużą rolę. Patrząc na ten medal, go dotykając, no zazdroszczę Monice tego medalu, bo wiem, ile kosztuje sportowce przygotowanie i ten jeszcze nie złoty. A brązowy medal olimpijski jest naprawdę czymś wyjątkowym.
kisses of a song were sweet. I didn't think I'd let it in my eyes, like an exotic girl, the radio played songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. Łatwo i jeżeli ktoś 4 km, ponad 4 km jako dziewczynka dojeżdża albo przychodzi pieszo, i czy to zimą, czy jesienią, to znaczy, że ma szansę na odniesienie sukcesu. To znaczy, że ten sport jest w jej sercu, pragnie to robić, robi to nie przymuszenie, tylko dobrowolnie. I to była już taka pierwsza oznaka, że ona, no to jest pewne utrudnienie, pewien dystans musiała pokonać, że ona była na tych treningach. Nasza prasa, gorące brawa jeszcze raz dla pani Moniki. A ja chciałbym... Ostatnio ogniska była tak skoncentrowana i tak naprawdę później oglądałam tę walkę. Dziękujemy, jest to wielki wyczyn i chciałem tylko tak powiedzieć na marginesie, że bardzo jestem szczęśliwy, myślę, z panem trenerem, że mam też taką małą cegiełkę w tej karierze Moniki. Spasiba, paga. Wydziergała pani Monika przez tą jedną piosenkę. Pani Monika, to dla pani na prezent. Na zimę jak znalazł. Tak. To dla pani prezent, tak, żeby jak będzie pani zmieniała strefy czasowe, dziękuję, będą zmiany temperatur, żeby pani zawsze miała szali. Dziękuję bardzo. Potomnych może będzie kiedyś na aukcji kosztował krocie. Także pamiętaj. Tak, dostajecie niezwykłe dyplomy właśnie. Raport naszego konkursu. Tytuł honorowego absolwenta Szkoły Podstawowej pani Monice Michalik. Ja pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Pedagogicznej, uchwała nr 17 Rady Pedagogicznej Zespołu Edukacyjnego w Szczeru z dnia 13 grudnia w sprawie nadania tytułu honorowego absolwenta Szkoły Podstawowej imienia Henryka Dobrzeńskiego-Kubala w Szczeru. Po podstawie prawnej, paragraf pierwszy. Rada Pedagogiczna Zespołu Edukacyjnego w Szczeru nadaje Monice Michalik tytuł honorowego absolwenta Szkoły Podstawowej imienia Henryka Dobrzeńskiego-Kubala. Paragraf drugi. Uzasadnienie. Pani Monika Michalik jest absolwentką Szkoły Podstawowej imienia Henryka Dobrzeńskiego-Kubala w Szczeru, rocznik 1994-95. W trakcie trwającej blisko 20 lat karierze sportowej była i jest wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia dzieci i młodzieży w Szczeru i całej Polski.
Jej upór i determinacja do osiągania jak najwyższych sukcesów sportowych sprawiło, że w roku 2016 na 31 letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro pani Monika Michalik wywalczyła brązowy medal w zapasach w stylu wolnym w kategorii do 63 kg. Tym samym jako sportowiec zapisała się w historii polskiego olimpizmu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi zespołu. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Moniko, jest mi niezmiernie miło wręczyć pani tą uchwałę, a pana burmistrza proszę o wręczenie symbolicznej statuetki. Nie jeden z nas czasem robi.